Królewna, która wbrew nakazom etykiety dworskiej wybrała miłość, sprowadzając na siebie zawiść dworów całej Europy i wywołując międzynarodowy skandal. Tym się różniła od wielu dzisiejszych buntowniczych celebrytów, że włożyła wiele energii nie tylko w budowanie kontrowersyjnego wizerunku, co w podnoszenie waloru regionu, który pokochała i w którym się osiedliła. Tak się stało, że ziemią tą był skrawek Sudetów, Kotlina Kłodzka. Możemy się cieszyć tym, co osiągnęła. Dowiedz się więcej o Wilhelminie, Fryderyce, Luizie, Charlotcie, Mariannie von Nassau-Oranien, bo tak brzmiało jej pełne i rodowe nazwisko, która była ukochaną córką pierwszego króla Niderlandów, Wilhelma I i Wilhelminy Fryderyki Luizy, córki króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II. W dzisiejszym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Bądź ciekawy, zapraszam. Holenderska księżniczka urodziła się 9 maja 1810 roku w Berlinie. Zanim jednak jej ojciec został władcą, rodzina doświadczyła trudnego, tułaczego życia. Dziadek Marianny, Wilhelm V Oranien-Nassau, który posiadał tytuł namiestnika Niderlandów, utracił swoją władzę po zajęciu tej prowincji przez Napoleona. Ojciec zaś z tego samego powodu został wygnany z rodowych dóbr Nassau. Wilhelm V zmarł na wygnaniu w Londynie, a jego syn, a ojciec księżniczki Marianny, tułał się po ojczyźnie swojej żony, Prusach. Najpierw zakupił dobra w Wielkopolsce, a po sekularyzacji dóbr kościelnych w Prusach zwrócili uwagę na pocysterskie majątki na Śląsku. Ostatecznie w 1812 roku matka Marianny nabyła 3000 hektarów gruntów w okolicy Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego, sięgające aż po grzbiet Gór Barckich. Ostatecznie sytuacja polityczna w Europie przychyliła się na korzyść przeciwników Napoleona i po bitwie pod Lipskiem Wilhelm VI mógł powrócić do Niderlandów, gdzie objął w nich władzę i 2 lata później koronował się jako Wilhelm I. Zanim jednak rodzina osiadła w Hadze, Marianna kilka pierwszych lat swojego życia spędziła w Berlinie, pozostając w bliskich kontaktach z rodziną swej matki, pruskimi Hohenzollernami. Jej wujem był król pruski Fryderyk Wilhelm III, kuzynami zaś jego następcy Fryderyk Wilhelm IV i cesarz Wilhelm I oraz ich dwaj bracia Karol i Albrecht. Ten ostatni w 1830 roku został jej mężem z wyboru rodziny Marianny. Życie na dworze pruskim bardzo rozczarowało jednak Mariannę. Nie odpowiadała jej sztywna dworska etykieta, a sprzeciwiając się jej, narażała się na nieprzychylność i brak akceptacji otoczenia. To też w 1837 roku, gdy odziedziczyła po zmarłej matce śląskie dobra, bez żalu opuściła Prusy, wybierając na swą nową siedzibę właśnie Kamieniec Ząbkowicki w Kotlinie Kłodzkiej. Właśnie w Kamieńcu Ząbkowickim zleciła budowlę wspaniałej romantycznej rezydencji, wzorowanej na angielskich i szkockich zamkach, do dziś widocznej na wzgórzu powyżej tej miejscowości. Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nazywany jest także Śląskim Malborkiem. Projekt całego pałacu wykonał wybitny architekt Karl Friedrich Schinkel. Pałac powstawał 33 lata, w związku z tym wykończono go już i wyposażono po śmierci pomysłodawczyni. Obiekt stał się wówczas jedną z najznakomitszych neogotyckich rezydencji w Europie Środkowej. Zabytek padł niestety ofiarą powojennych grabieży i dewastacji. Obecnie jest remontowany i częściowo odbudowywany. Stanowi jedną z największych atrakcji regionu. Aczkolwiek w budowę zainwestowano już pokaźne kwoty sięgające setek milionów złotych, nie wiadomo, jaki będzie cel prowadzonej inwestycji. Wydaje się, że prace prowadzone są same dla siebie, aby odbudować piękny zamek. Lecz jakim będzie pełnił cel, tego jeszcze nikt nie wie. Po śmierci matki w posiadaniu Marianny znalazł się Kamieniec Ząbkowicki oraz miejscowość Bardo. 20-kilkuletnia spadkobierczyni zdecydowała się na inwestycje na ziemiach pruskich. Wkrótce dokupiła kolejne dobra. W jej posiadaniu znalazły się Klucz Stroński, w większości tereny dzisiejszej gminy Stronie Śląskie, gdzie inwestowała w rozwój dróg, budownictwo, architekturę sakralną, wieś Strachocin z zespołem przydworskich obiektów czy Klucz Śmieliński. Dbałość księżnej o pomnażanie swojego majątku nie ograniczała się do nowych nabytków. W
Właścicielka dbała o rozwój gospodarczy swoich włości poprzez szereg inwestycji. Połączyła odległe zakątki swych rozległych dóbr siecią dróg, z jednej strony umożliwiając akcję osadniczą i ożywienie gospodarcze istniejących wsi, z drugiej ułatwiając zagospodarowanie olbrzymich kompleksów leśnych. Najważniejsza z tych dróg to zbudowana w latach 845-60 55-kilometrowa Droga Marianny, łącząca Ząbkowice Śląskie i Kamieniec Ząbkowicki ze Złotym Stokiem, Lądkiem Zdroju i Stroniem Śląskim i Przełęczą Płoszczyna, na której znajdował się posterunek celny, a dziś funkcjonuje turystyczne przejście graniczne. Dzięki rozbudowie dróg i dostosowaniu do zwiedzania lokalnych atrakcji turystycznych, Marianna Orańska zwiększyła walory turystyczne Sudetów. To dzięki wybudowanym na jej życzenie kładkom i ścieżkom wodospad Wilczki, drugi co do wielkości wodospad w Sudetach, zyskał na popularności. Księżna przyczyniła się także do rozwoju turystyki Międzygórza. Miejscowość, utrzymana w stylu szwajcarskim, przyciągała turystów m.in. za sprawą wzniesionej na życzenie Marianny gospody pod dobrą datą. Fundatorka nabyła łącznie dwa miasta, 35 wsi i ponad 16 tysięcy hektarów gruntów. W 1854 roku zainwestowała w kopalnię złota i arsenu w Złotym Stoku. Niderlandzka królewna jest także pamiętana przez mieszkańców Lądka Zdroju. To dzięki niej odnowiono tutejsze źródła wody mineralnej, dzięki czemu rozkwitło lecznictwo uzdrowiskowe w tym mieście. Na pamiątkę zasług Marianny wzniesiono nawet pomnik w połowie drogi pomiędzy Kamieńcem a Starym Mestem oraz pamiątkowy kamień w Międzygórzu. W 1843 roku Marianna wzniosła piec hutniczy, fryszerkę jako rodzaj zakładu metalurgicznego i szlifiernię koło Stójkowa, gmina Lądek Zdrój. Ponadto inwestowała w wyrąb drzew i rozwój nadleśnictwa. Sfinansowała budowę 26 leśniczówek, a także utworzyła 3 nadleśnictwa, finansując rozwój kompleksów leśnych w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika. Jej zasoby drewna trafiały do lokalnych hut żelaza i przyczyniały się do rozwoju okolicznych wsi, a wyrąbane kawałki lasu były sukcesywnie zalesiane. Do dziś funkcjonuje wiele miejsc noszących imię królewny, m.in. Mariańskie Skały, formacja skalna na grzbiecie Żmijowca w Masywie Śnieżnika, Droga Marianny, Marianówka, wieś u podnóża Iglicznej, źródło Marianny w Kletnie, czy kamieniołoma Biała, Zielona i Różowa Marianna w Krzyżniku, gdzie do lat 90. eksploatowane były złoża marmuru. Dodatkowo księżna przyczyniła się do powstania huty szkła Orien Hutte, noszącej nazwę od jej imienia. Dzisiaj huta szkła kryształowego Violetta. Ciekawostkę stanowi fakt, że jej imieniem nazwano też starą odmianę gruszy, księżnę Mariannę, a także przychodnię i gimnazjum w Stronie Śląskim, a wizerunek księżniczki można również znaleźć na etykietach wody mineralnej Długopole Zdrój. Marianna podczas klęski nieurodzaju w 1847 roku zaopatrywała chłopów w żywność. Jako filantropka finansowała nauczycieli, a kształcenie ubogich uczniów z rodzin wiejskich stanowiło jej oczko w głowie. A nawet sfinansowała katolicką parafię i sanktuarium w Bardzie, chociaż sama była ewangeliczką. Księżna zasłynęła m.in. stwierdzeniem: nie przyszłam na świat, by mi służono, ale żebym służyła innym. Niestety jej życie nie było jednym wielkim pasmem sukcesów. Od najmłodszych lat nie miała szczęścia w miłości. Jako nastolatka została zaręczona z wygnanym księciem i następcą tronu Szwecji, Gustawem Wazą. Źródła podają, że księżna była w nim bardzo zakochana, ale zaręczyny zostały zerwane pod wpływem szwedzkiego króla, Karola XIV Jana, który odbawiał się o własny tron. Marianna została wydana za swojego brata wujecznego Albrechta Pruskiego. Para mieszkała w berlińskiej rezydencji Prince Albert Palace i doczekała się gromadki dzieci, ale małżeństwo ich nie było udane. Książę zdradzał swoją żonę, a miał nawet romans z jej dwórką i córką pruskiego ministra Rosalią von Strauch, co przyczyniło się do faktycznego rozpadu ich związku w 1844 roku. Księżna, której życzliwi wiele mówili o romansach jej męża, postanowiła od niego odejść. Wbrew ogólnie przyjętym konwenansom, księżna, a zarazem miłośniczka jeździectwa, odeszła i związała się z Johannesem von Rausumem, który początkowo był lokajem księcia Albrechta, a potem stał się jego bibliotekarzem, koniuszym i osobistym sekretarzem Marianny.
Romans doprowadził do wielkiego skandalu i był dla męża księżnej pretekstem do oficjalnego rozwodu, który nastąpił w 1848 roku. Po rozwodzie pary książęcej król pruski kazał obojgu byłym małżonkom opuścić Berlin. Albrecht przeniósł się do Saksonii, gdzie poślubił Rosalię. Marianna natomiast tuż po rozwodzie udała się w podróż do Włoch i Ziemi Świętej, w trakcie której we Włoszech urodziła syna nieślubnego, Johannesa Wilhelma. Jej romans, rozwód i nieślubne dziecko, które postanowiła wychować, ściągnęły na nią szereg szykan ze strony dworu pruskiego. Zakazano jej kontaktu z jej legalnymi dziećmi, zabroniono przyjazdu na przykład na konfirmację jednej z córki i pogrzeb drugiej oraz ślub syna i w ogóle pobytu w Prusach przez okres dłuższy niż 24 godziny z obowiązkiem każdorazowego meldowania się na policji. W związku z tym zakazem swoją wciąż budowaną rezydencję w Kamieńcu Ząbkowickim przeznaczyła synowi Albrechtowi zwanemu Młodszym. Aby móc doglądać swoich śląskich włości, w 1854 roku księżna zakupiła majątek Weißwasser, dziś Biła Woda, na Śląsku Austriackim, dzisiaj w Czechach, zaledwie kilkanaście kilometrów od Kamieńca, który wkrótce poszerzyła o kolejne nabytki po pruskiej stronie, w Kamienicy, Błotnicy i Złotym Stoku. Księżna często przyjeżdżała tu na letni wypoczynek, urządzała polowania i przejażdżki po lasach, w czasie których z grzbietu z gór stołowych mogła spoglądać na swoje dobra po drugiej stronie granicy. Dzięki temu mogła przebywać w swojej nowej rezydencji i nadal odwiedzać swoje włości. Obecnie w czeskim pałacyku mieści się szpital psychiatryczny. Ostatecznie zniechęcona tą postawą państwa pruskiego księżna zamieszkała w Forburgu, obecnie najstarszej miejscowości w Holandii. Jak na jej czasy, jej decyzja była nie do przyjęcia, przez co ograniczono jej kontakty rodzicielskie. Rozwiedziona Marianna nie mogła nawet zabrać ze sobą dzieci, a także została wykluczona z dworskiego życia. Pruskie elity zerwały z nią kontakty. Ostatecznie w 1855 roku księżna nabyła pałacyk Reichardshausen w Erbach nad Renem w swoim rodowym księstwie Nassau, gdzie zamieszkała z koniuszym van Rossumem i synem, który otrzymał nawet tytuł szlachecki von Reinhardshausen. Niestety w wieku 12 lat chłopiec zmarł na szkarlatynę. Księżna życzyła sobie, aby ją pochowano na cmentarzu w Reinhardshausen obok jej zmarłego kochanka. Gdy zmarła 29 maja 1883 roku, jej życzenie zostało spełnione dzięki jej synowi Albrechtowi. Przez ponad 150 lat jednak na płycie nagrobnej nie mogły być wyryte nazwiska jej i jej ukochanego. Stało się to dopiero niedawno, ponieważ Marianna Orańska i van Rossum nigdy nie wzięli ślubu. Grób księżnej można znaleźć na cmentarzu w niemieckim Erbach. Marianna Orańska pozostawiła po sobie bogatą kolekcję sztuki, 600 obrazów, których była właścicielką, część pozostała w pałacu pełniącym obecnie funkcję hotelu z sieci Kępiński. Księżna napisała także za życia Marsz Kawalerii. A wiele szczegółów z jej ciekawego życia opisano w książce Marianna Orańska, a ziemia kłodzka. Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce powiedział o niej tak. Była prawdziwą bizneswoman, niezależną kobietą. Przybyła tu po tym, jak odeszła od męża, a w tamtym małżeństwie była nieszczęśliwa. Ona naprawdę uwielbiała ten region, ziemię kłodzką i osiedliła się tu. Miała tu swoje biznesy, wybudowała pałac w Kamieńcu Ząbkowickim i z pewnością była silną kobietą i prawdopodobnie też feministką, podkreśla ambasador. Wydaje się, że ta wyjątkowa kobieta żyła w czasach, które ją zbyt ograniczały, ale mimo to osiągnęła bardzo wiele. Nie osiągnęła jednak nigdy osobistego szczęścia.